Butelka na mleko. Oczywiście są teraz butelki na mleko i można kupić mleko w butelce, ale kiedyś w takiej butelce mleko można było dostać pod swoimi własnymi drzwiami. Rano się wstawało, otwierało drzwi i świeżutkie mleczko czekało tuż pod drzwiami. No nie zawsze. Czasami zdarzało się, że balangowicze, wracając rano z balangi, bardzo chciało się pić i taki balangowicz, no przez przypadek zabrał takie mleczko dla siebie. I rano się wstawało i mleczka nie było. Dwa rodzaje mleczka można było sobie zamówić. Albo na poczcie, albo w sklepie się zapisać. Jeden ze złotym kapselkiem, nie mamy go niestety. To było mleczko pełnotłuste. A drugie mleko ze srebrnym kapselkiem to było mleko chude. Taki był wybór w PRL-u.